Cześć, z tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Dzisiaj spite jest porównanie Poco F4 GT kontra Xperia 5 Mark IV. W obu Snapdragon 8 Gen 1, w Xperii 8 GB, tutaj w Poco 12 GB pamięci RAM. Oba telefony wyczyszczone, wpięte do tej samej sieci. Sprawdźmy, jak działają, który jest szybszy, lepszy. Lepiej odpala aplikacje, lepiej pozostawia je w ramie, więc standardowo lecimy. Pierwsze co? Allegro. Bardziej Poco. Aliexpress. No, jak widać. Ceneo. Poco. Galerie. Xperia. HBO Max. Poco. Polsat Box Go. Też bardziej bym powiedział, że Poco. Jak do Dead.pl. Praktycznie remisowo. Mapy. Bardziej w Poco. Player.pl. Remis. OLX. Xperia. Pyszne.pl. Xperia. Glovo. Xperia. Sklepy. Sorry, Poco było przed chwilą, teraz też Poco. Xperia. Xperia. Poco. Bardziej Poco. Uber. Poco. Wykop. Poco. I YouTube. Też Poco. No, troszkę szybsze Poco. Jedziemy z ramem. W Xperii 8, w Poco 12. No, poza Allegro na razie wpadką w Xperii. Tu jest... Dobrze. Jest dobrze. 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 No. Nawet 8 giga wystarcza. O, to się ubija zawsze. Żeby ładnie wszystko wyglądało. No to jedziemy dalej. 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 No. Przyzwoicie. Bardzo dobrze. Znaczy, tak być powinno. No to dobra. Wyczyściliśmy pamięć. Zróbmy gry. Jak będzie z grami? No to jedziemy. Asphalt 9. Pierwsze Poco. Temp Run 2. Chcę troszeczkę ściszej. Poco. O, konfiguracja. No trudno. To będzie troszkę z fal startowy. No, po prostu będzie szybciej w Poco. Wild Rift. No jak widać, Poco. Dead Trigger 2. Kurczę, za chwilę powiadomienia, no trudno. No, Poco lepiej. No i falstarcik. Jeszcze raz. Tu robimy tak, tak i mamy Unkilled. Xperia 1. Call of Duty. Poco. Chociaż tu coś dociąga, no to trochę Lipton. No trudno, damy mu chwilę, niech sobie ogarnie. Ale robi różnica wielkość tych telefonów, jeden obok drugiego. Xperia naprawdę mała rzecz, a cieszy. No do jeszcze sekundę. No musicie przetrwać to. Tak to czasami jest, że mimo, że wszystko poodpalane, poinstalowane, to potrafi coś dociągać. No i idzie się zdenerwować, będąc graczem, jak tak co chwilę odpalasz swoją ulubioną grę i coś ciągnie. Jakieś dane pobiera, coś. No tak jak widzieliście. Dobra, trudno. Zdarza się. World of Tanks. Xperia. Szybciej. No bo ten się synchronizuje. Dobra, w innym momencie gry były. To nieważne. Super Mario Run. No ale czasami są minusy Xperii małej, bo są specyficzne proporcje. Najszybciej jest Poco. Angry Birds 2. No, w innym momencie gry. Trudno. Real Racing 3. No nie, no przed chwilą coś już dociągasz, spadaj, nie chce mi się. Nie będziemy czekać. PUBG Mobile. No tutaj Xperia szybciej, bo jest w innym momencie. Ej, trudno. Będzie tak trochę dziwnie. No ale mniej więcej widzicie, to wywala w obu. Powiedziałbym, że Xperia naprawdę jest szybka w porównaniu do Poco. Powiedziałbym, że oba są bardzo szybkie. Dobra, co my tu mamy? No tu jak zwykle widać, co się dzieje. Ten tu poza ram. O, tu nieładnie w Xperii, nie ma w ramie. Tu tak samo. No to tego ramu trochę brakuje. Ewentualnie za bardzo się czyści, chociaż 8 kiedyś to była bajka. A teraz kurczę, mam OnePlusa, który ma 16 giga. To jest po prostu już... No ale tu widać, że w Xperii niestety ten RAM nie domaga w grach, co widzicie. Poco wraca do poprzednich miejsc. No w Xperii tak nie do końca. Jeszcze PUBG, bo to no. No cóż, tyle. Mała rzecza cieszy, fajna, szybka. No Poco trochę szybsza. Większe do grania, chyba lepsza opcja. Tyle. Odnośnie jednego drugiego są playlisty, zerknijcie, porównania, dzwonek, subskrypcja, komentarz. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony UCEK, trzymajcie się ciepło. Hej!